끝나니 그렇습니다. Mielewski jest najskuteczniejszym piłkarzem Borussii Dortmund. W dotychczasowych meczach w rundzie jesiennej zdobył 8 bramek. I mamy pierwszy rzut rożny w tym spotkaniu. Kordel dla drużyny Borussii. Białusko, tak? Rzut rożny wykonuje Piotr Białousko. I pierwsza żółta kartka w tym spotkaniu. Ubieramy salonu Boruty, będzie rzut wolny. Darek, który Oskar Osiński otrzymał żółtą kartkę. W bramce drużyny ze Zgierza Jakub nie domagał. Piąta minuta spotkania bez bramek na stadionie miejskim imienia pułkownika Henryka Tomasza Rejlana.
I bramkarz Jakub Miedomago. Jeszcze raz witamy wszystkich kibiców. Jakże to miły widok, kiedy wśród płci brzydkiej są kobiety, które modlitują piłkarze. Wśród kobiet jest dzisiaj jeden ze sponsorów, pani wójt gminy Kutno, Justyna Jasińska, którą serdecznie witamy, która przybyła na dzisiejszy mecz z mężem. Zapraszamy na każdy mecz. Nie masz jeszcze tego trafiku, nie? Jak będziecie grali tutaj, z widokiem, to może byśmy na głosie nie zrobili. Ty, jest społecznie przyjemny. Nie ma problemu. No z Darkiem przyjdziemy, wie. Ty, zrobimy go, co trzeba, nie? No bo to nie. Zobaczymy, jak będzie bliżej, nie? A tego Stasia wzięli do Polonii, nie? I pojechali na obóz do Zielonej Góry. Tam, Lechią Zielona Góra, Polonia. No i Stasiu tam świetnie postaram się. No wiadomo, ale zaczynamy. Wróci, ale testują go, są go do Unii. A miał propozycję? No tak. A te wody popadły, wszystko przyniesie, nawet nauczy, a tyle skończenie. On 19 lat wyprzedł. Taki wysoki, nie? Obaj. Felika się. No, 17 lat. Pozycja spalona. Marcin Gazela 7. Miesiąc musimy czekać teraz na następny mecz. Na prima prilis. A gdzie tu? No, do czekania, z Chiny. A jest. A, to to, i o której godzinie? A, no to powiem, bo nie chodzi. Nie widziałem.
sobotę. Thank you.
Jak
Grywacz, drugi rzut rożny dla KS. Kapitan drużyny Putnowski będzie egzekutorem kornera. Także było zimno. Jakie słońce wyszło, co? I słoneczko. Świat pada, tak na słońce wyszło. Co on tu robi? Pomylił się. Pomylił z drugiej strony. Na stadionie miejskim pułkownika Henryka Tomasza Rejmana pojawiła się płeć piękna i od razu słoneczko wyszło. Czego to było? Ma? No, co? Nie, to tam stoi. No jest, to policjanta. Wskazuje drogę do wiecznej miłości. Wie. Dwudziesta czwarta minuta spotkania. Po skutecznym strzale Arkadiusza Ramela drużyna gospodarzy prowadzi 1-0. Yeah!
Marcin Kasela, 12